O, ja piję napój bezalkoholowy. Albo piwo bezalkoholowe. A w piwie bezalkoholowym chmiel jest też. Przeczytałem w Ranie. I nie mam czasu do kampanii piwowarskiej napisać do Poznania. Dlaczego one okłamują naród, tak, że piszecie piwo zero, a jest chmiel. A chmiel to jest alkohol. Żeby młodzież nauczyć, jak pić alkohol. Tak, że przyzwyczajają, tak, myślisz? Tak. I potem oni piją te zero i potem już... Piją normalne. No, że zasmakuje im, tak, się przyzwyczają. Tak. No. Zobacz, ja się przyzwyczaiłem się do czego? Do mleka. No, pewnie. I piję mleko. No. Ale nie zalecają ci, Krzysiek, żebyś ty pił mleko, wiesz? Aj, patrz. 2%. Zaraz ci gdzieś pisało, że pij mleko, będę zdrów. A to kiedyś było to hasło, pij nie, mleko. Nie, teraz przeczytałem niedawno. Pij mleko, będziesz kaleką. Nie. A jak było? Pij mleko, będę zdrów. Pij mleko, będziesz wielki. Wielki i jeszcze coś pisało. A, na mleku, tak? Tylko ja muszę znaleźć, czy to na tym, czy to na innym mleku. Na tym to pisze mu. Mu. Nie, to nie na mu. Na innym mleku ja kupiłem. I pisało, że mleko pi, to będzie zdrów. Tak. Ja ci powiem, tak jak wy mówicie cukier. No cukru cukrzyca, nieprawda. To przed wojną były reklamy, cukier krzepi. Tak. Ale to przed wojną, a potem już nie puszczali tych reklam po wojnie. Bo młodzież, wy dostaliście w głowie pomieszane, macie, o, wy lepiej piwo spożywać, alkohol, niż mleko, niż napoje. No dzisiaj tak jest, jest. No. Więcej piwa piją młodzież niż mleka. A później okazuje się, co, że jesteście alkoholikami. No tak się zdarza się. Tak, zgadza się? No zdarza się, tak. No? No. A od czego to? Od zerówki tej. No. No tak, ale kiedyś więcej alkoholików, Krzysiek, było. Co? Kiedyś więcej nawet alkoholików było. Ale mniej, bo mniej spożywali. Kiedyś? Tak. O jak, wódkę pili przecież. Przepraszam bardzo, ale wódka ze swojego, jak bimber wygonie swój własny, to ci powiem, to inny. To jest zdrowy, bo zżyta. A teraz chemię ci dodaję. Rozumiesz? Do alkoholu? Tak. Chemię. Znaczy, tak, no.